Jeżeli mam trzy liczby, na przykład 2, 3 i 5, i chcę je pomnożyć, to mogę to uczynić w następujący sposób, że najpierw mnożę 2 przez 3 i potem to, co wyjdzie, mnożę przez 5. Tak? Czyli to jest, zaznaczam to właśnie stawiając nawias, czyli to jest 6 razy 5, czyli 30. A mogę też zrobić inaczej, mianowicie najpierw pomnożę 3 przez 5 i to, co wyjdzie, pomnożę przez 2. Czyli to jest 2 razy 15 i to też jest 30, jak wszyscy wiecie. I pewnie, jak wszyscy wiecie, po prostu wynik nie zależy od tego, gdzie te nawiasy postawię, także zwykle przy mnożeniu trzech i więcej liczb nawiasy są niepotrzebne i piszemy w ten sposób i dobrze wiadomo, co to znaczy. Ta własność nazywa się łącznością mnożenia. Łączność. I teraz tematem tego filmu będzie podobna własność dla mnożenia macierzy, czyli jeżeli mam trzy macierze A, B, C, także A mogę pomnożyć przez B i B mogę pomnożyć przez C, to okazuje się, że A razy mogę pomnożyć najpierw A przez B i potem to, co wychodzi przez C. I to jest to samo, co jakbym pomnożył B razy C i potem to pomnożył przez A. Czyli to się nazywa też łączność mnożenia macierzy. Teraz tak, dla liczb mamy tutaj jeszcze jedną możliwość, mianowicie to jest to samo, co 2 razy 5 razy 3. Czyli tutaj zamieniłem kolejnością piątkę z trójką, bo mnożenie liczb jest przemienne, czyli nie zależy od tego od kolejności, gdzie stoi trójka, a gdzie piątka. W przypadku mnożenia macierzy tak nie jest i trzeba pilnować kolejności. Prawda? Jeżeli mogę pomnożyć macierz A przez B, także A stoi z lewej, B z prawej, to może być tak, że macierzy B przez A, znaczy nie mogę zamienić kolejności, bo w ogóle ta operacja będzie niewykonalna. Dobrze, to teraz tak, tak jak mówi ten film, łączność składania odwzorowań, tak jak ten tytuł nam mówi, dlatego że mnożenie macierzy było zdefiniowane jako macierz, który odpowiada złożeniu odwzorowań liniowych. I my też tak udowodnimy łączność mnożenia macierzy, że udowodnimy najpierw łączność składania odwzorowań i potem zastosujemy to do mnożenia macierzy. Nie jest to droga może najkrótsza, ale chyba pouczająca. Czyli zaczniemy od przypomnienia, co to jest złożenie odwzorowań. Czyli tak, mam sytuację taką, że mam trzy zbiory. X, Y i Z. I między nimi odwzorowania, nazwijmy je S i potem T. To ja mogę zdefiniować złożenie tych odwzorowań. To będzie odwzorowanie ze zbioru X w zbiór Z. Oznaczam je T kółeczko S. To, które działa pierwsze, jest po prawej stronie i definicja jest taka, że T złożone z S, prawda, w punkcie X. No to co, to jak mam jakiś punkt X, to S mi go posyła tutaj i ja mogę użyć tej wartości S-a jako argumentu dla T, czyli to jest T od S od X. Taka była definicja złożenia odwzorowań. No i teraz powiedzmy, że mamy cztery zbiory i trzy odwzorowania, czyli tak, mamy zbiór X, Y, Z i powiedzmy W, X, Y, Z, W. No i mam odwzorowania, może napiszę H, G, i F. I chciałbym wobec tego, co ja mogę zrobić? Mogę najpierw złożyć G i H, czyli mogę mieć tutaj, mam takie złożenie, czyli G złożone z H, a mogę też złożyć sobie G złożone z F, prawda? Czyli tutaj mam F złożone z G. No i okazuje się, że i wtedy mogę tak, mogę policzyć następujące złożenie. Najpierw H składam z G, tak? I to, co wychodzi, składam z F. I okazuje się, że to jest to samo, co gdybym policzył złożenie F i G i potem złożył to z H. Czyli to jest łączność składania odwzorowań. Łączność
składania. Odwzorowań. No dobrze, no to udowodnimy to. No jak wykazujemy równość odwzorowań, trzeba sprawdzić, że wartości na każdym argumencie z dziedziny są równe, czyli trzeba włożyć tutaj argument. No, oba odwzorowania są z x w w, czyli trzeba podziałać na x, no i zobaczyć, ile to jest. No to używamy oczywiście tej definicji, prawda? Czyli tak, prawda? To będzie t, a to złożenie będzie s, prawda? Z tej definicji. I widzimy, że to jest ile? Że to jest t, czyli f, obliczone w punkcie s od x, czyli g złożone z h od x. No i używamy jeszcze raz tej definicji, mianowicie tym razem to będzie nasze t, a to będzie nasze s. No znowuż z tej definicji tu. Czyli to jest f. No i zamiast g złożone z h od x piszę g od h od x. G od h od x. O, to jest lewa strona. Lewa strona. No i teraz prawa strona. No i co? I tym razem to jest moje t, a to jest moje s. W tej podstawowej definicji złożenia, którą mam tutaj. No, czyli to jest t, czyli f złożone z g, obliczone w punkcie s od x, czyli h od x. I jeszcze raz stosuję oczywiście tą definicję. Tym razem to jest moje t, a to jest moje s. Czyli to jest f od g od argumentu. Argumentem jest h od x. No i widzę, że to jest to samo, prawda? F od g od h od x, tak? Czyli złożenie odwzorowań jest łączne. Składanie odwzorowań jest łączne, czyli ta równość została właśnie udowodniona dla dowolnych odwzorowań. Czyli podobnie jak przy mnożeniu liczb, nie musimy stawiać nawiasów, jeżeli składamy więcej niż dwa odwzorowania. No dobrze, teraz przechodzimy do macierzy, czyli sytuacja jest taka, że prawda, mamy tym razem nasze odwzorowania mamy, działają z Rn w Rm, czyli mam Rn, Rm, Rk, powiedzmy Rl i mieliśmy nasze odwzorowania, tak? Tu było h, tu było g, tu było f i tym razem one są liniowe, czyli co? Czyli h od x to jest liniowe odwzorowanie, czyli ono jest zadane przez pewną macierz, nazwijmy ją c x. Z kolei g może od y to jest b y i f może od z to jest a z. No to są odpowiedniego wymiaru macierze c, b i a. Teraz wiem i teraz złożenie, mnożenie macierzy odpowiadało składaniu odwzorowań, czyli na przykład wiemy, że h g złożone z h w działaniu na wektor x to był iloczyn macierzy odpowiadających odwzorowaniu g i h, czyli b c razy wektor x. Z kolei wiemy też, że w złożeniu f i g f złożone z g w działaniu na wektor y, wiemy, że to jest iloczyn macierzy a, b, y. No dobrze. No i teraz użyjemy tego, co wykazaliśmy, łączności składania odwzorowań, czyli tak, czyli znowuż liczymy f, g, h w działaniu na wektor x. No dobrze, to wiemy, że to jest iloczyn macierzy. Jedna z nich odpowiada odwzorowaniu f, czyli a. Druga to jest macierz, która odpowiada złożeniu g i h. Złożeniu g i h odpowiada macierz bc, czyli a, bc
iloczyn tych macierzy mnożony przez wektor x. I teraz wiemy, że to jest równe f złożone z g złożone z h w działaniu na wektor x. No ale to jest iloczyn macierzy, macierzy, która odpowiada złożeniu FG, czyli macierzy AB, prawda? I macierzy, która odpowiada odwzorowaniu H, czyli macierzy C, czyli AB, C mnożone przez wektor X. No ale wiemy, że te rzeczy są równe, czyli otrzymujemy, że dla każdego X x, no x-y tutaj należały do Rn-a, mamy następującą własność a, b, c, macierz a razy b, c, x równa się a, b, c, kropka, razy x. No ale teraz wiemy już, że jeżeli mnożymy macierz przez wektor, to otrzymujemy na przykład pierwszą kolumnę macierzy otrzymamy, jeżeli pomnożymy ją przez pierwszy wektor bazy standardowej. Tak? Czyli w Rn mamy bazę standardową, czyli E1 to jest 1, 0, 0, to jest w Rn. No i tak dalej. E2, może jeszcze E2, to jest, o tym już była mowa, 0, 1, poza tym same 0 w Rn. To jest baza standardowa w Rn. Czyli w ten sposób, jeżeli dla każdego x mamy taką równość, to znaczy, że wkładając za x kolejno e1, e2, e3 otrzymujemy równość kolumn, no to znaczy, że kolumny są równe, czyli macierze są równe. Zatem rzeczywiście mnożenie macierzy jest łączne. Czyli podobnie, tak jak w przypadku liczb, nie musimy stawiać nawiasów i dobrze wiadomo, co to jest A, B, C. No ale jeszcze raz podkreślę, że na ogół nie możemy zamieniać kolejności, czyli musimy pilnować kolejności mnożenia macierzy. No i może na zakończenie teraz mała dygresja, operacja niełączna. Jaka operacja nie jest łączna? Działanie niełączne. No może się wydawać, że to jest musi być jakieś dziwne działanie, ale to jest dobrze znane wszystkim działanie, mianowicie odejmowanie. Czy też dzielenie, prawda? Czy też dzielenie tak samo. Jak mam trzy liczby, na przykład 3, 5, 7, to mogę zrobić tak i mogę zrobić tak. I dobrze wiadomo, że te rzeczy nie są sobie równe, prawda? Bo to jest 3 minus minus 2, czyli 3 plus 2, czyli to jest 5, no a to jest minus 2 minus 7, czyli minus 9. Tak? Może nigdy nie myśleliście w ten sposób, no ale właśnie odejmowanie jest takim podstawowym przykładem działania, które nie jest łączne.